Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Zbyszka Oleksiaka dzisiaj jesteśmy. Zrobiliśmy tutaj zdjęcia 17 gołębiom, które będą wystawione na aukcjach u nas. Są to gołębie, tutaj wszystko z numerami obrączek. Jedne 056, czyli tutaj obecna z tego roku numeracja obrączek dla oddziału myszków. Niestety było zawsze 053, ale 056. No i część gołębi mamy z numerem rodowym 0167. Zawiercie. I tutaj co ciekawe, mamy z tych 17 gołębi wszystkich, które mamy, mamy 7 gołębi, które posiadają certyfikat DNA na swoje pochodzenie. To może o tych gołębiach kolega Zbyszek nam coś więcej powie, a te 10 pozostałe to są takie normalnie, które kolega Zbyszek ma w swojej tutaj ofercie. One nie są też za ceny wygórowane, także dla każdego coś można sobie tutaj znaleźć. Każdy sobie hodowca coś znajdzie. Proszę bardzo, zaczynamy od tych pierwszych 7 gołębi, które mają te certyfikaty DNA. Proszę bardzo. No witam wszystkich hodowców. No, tu może zaprezentuję kilka gołąbków. To jest gołąbek po błyskawicy. On ma numer końcowy 2380. Nie, to jest jedynka. Jedynka, aha, bo ma 0167 i z 2017 roku i numer początkowy 1. Tutaj co ciekawe, to z takiej obrączki to kolega specjalnie na takie wybitne gołębie sobie zatrzymał, żeby miały takie niskie numery, takie charakterystyczne. No na koniec sezonu, żeby tak postawić. No i tutaj mamy po czym to? To jest bezpośrednio gołąbek po błyskawicy, co byłem mistrzem Polski w C-klasie i w GMP. I no to jest samiczka, która była piąta w Polsce jako matka tego gołębia? Tak, matka bezpośrednio. I to jest gołąbek plus jeszcze połączenie z Jaworski Michalak. To jest po synie Turbo Tima. Tego, którego kupiłeś kiedyś na aukcji, kiedy Bogdan likwidował hodowlę. To był po tym czystym Turbo Kim. To syn Turbo Kima był, nie? No mnie akurat interesowała ta linia, bo dlatego tutaj mam 6 tych gołąbków, ale wszystko właśnie z tej linii. I teraz te linie połączyłem na moje najlepsze gołębie, nie? Mhm. No bo tam będzie w DNA, to będzie wychodziło, że czy samiczka, no tu z tego co widzę, to jest raczej samiczka, a certyfikat ta, po prostu jeszcze, jak się to mówi, to on weryfikuje, nie? No, bo na razie chwilowo teraz robimy zdjęcia i rodowody, a certyfikat za chwilę dostawimy, bo musimy troszeczkę na niego poczekać, aż on przyjdzie do nas. No gołąbki są teraz w silnym pierzeniu, jak widać, no bo wiadomo, że takiego wyglądu nie ma, ale jest bardzo ładny budowy gołąbek. Także niebieski taki samiczka. Ma 2, 4, 6 piórek do spierzenia. Tu takie burę lotki przechodzą. Że ma trochę białe przy oczach? Tak, tu ma strzałki ma białe z jednej i drugiej strony, nie? No ja ci tak tam badania potwierdzą, ale raczej to jest samiczka, nie? I tu ma taki fajny centeczek, nie? To mamy już pierwszego niejako omówionego z tych 7. Omówioną, bo to samiczka i kolejnym gołąb. Cena za niego jaka będzie? Cena za niego będzie wywoławcza, będzie 2000. 2000 zł. Następny gołąbek, bo ta jest jedna, tylko po błyskawicy. Mhm. Teraz masz jaki numer gołębia? Dwójeczka. Dwójka. Dwójka to jest, no tutaj będzie raczej chyba samczyk. 2, 4, 5 piórek. Widzę z tego co w rodowodzie, ojcem też jest oryginalny z hodowli Jaworscy Michalak. I też jest z tej linii Turbo Team i jedynki jego. No a bezpośrednio jest po samicy mojej 459, tak zwanej Miss. Złote medalistce z Brna. W 2013 roku, tak to było Zbyszek? Nie. Kiedy my przyjechaliśmy? W 2013, no to w 2014 roku wystawa, bo wynik ma 13, a ten, nie? I to była złoty medal w kategorii C, tak? Bo mi znowu w tym roku w połączeniu po prostu z Kilometer Freser bezpośrednio w WG Kosakowo, no to jest z finałowego, tu jest 50 gołąbek, a z półfinału był na 5 miejscu. Nie na 5. Miejscu jest córką 330, nie? No dokładnie, no, nie? To jest najlepszy rozpłodowiec, którego kolega Zbyszek ma tutaj u siebie. Bardzo ładnej budowy gołąbek, takie z klina, naprawdę po prostu super leży w ręce. Nie, no one wszystkie tutaj te gołąbki są takie wybrane już. To będzie samczyk, samiczka? To raczej samczyk, ale potwierdzą jeszcze badania, nie? Dobrze. Także tu koledzy będą mieć już 100% pewność, nie? O, to mamy drugiego gołębia. I akurat miał drugi numer. Drugi numer? Teraz pewnie trójkę znajdziesz. No to postaram się trójkę, już właśnie to jest nakrapiony. Trójka, ja już powiem, to też jest. A, pochodzenie praktycznie to samo, co? Też no. To samo co dwójka z tego co widzę. Tak, tak. Tylko będzie taki jaśniejszy jest. No tutaj kurczę, nie wiadomo czy nie dwa samczyki będą, nie? No, zobaczymy to wszystko. No właśnie w tych DNA wyjdzie, nie? Mm-hmm. Tu ma piórek 2, 4, 6. Też takie burlotki. Mm-hmm. Bardzo. Za te dwa gołębie jaka cena jest wywoławcza, pan od razu zobaczy? Po miejscu są po 3000, nie? Po 3000 zł. Po 3000 zł, nie? O, czyli mamy
trzy gołębie, z tego już widzimy dwa po mis i tam oczywiście też w połączeniu z oryginalnymi Bogdana Michalaka. No i w tamtym roku po mis jeszcze po też 9 albo 11 był na finale z WG Korsakowo, no nie? To też no już przez dwa lata z rzędu się pokazały na wspólnych gołębnikach, nie? To ten. Później pokażemy. Piątkę mamy teraz, bo czwórki chyba nie mamy numeru. Czwórki nie ma, bo pójdzie, jest czwórka, bo to jest po królu. Ale czwórka pójdzie tam do, co ksiądz Kosztorz... Na aukcję charytatywną, to dzisiaj byliśmy właśnie u księdza Jerzego Kosztorza, jak również w fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest. Tam nakręcaliśmy film reklamujący to święto hodowców, które odbędzie się 11 listopada i tam podczas tego święta hodowcy w tym kopalni Szybulisą będzie aukcja gołębi przeznaczonych przez tutaj takich czołowych polskich, europejskich hodowców na aukcję. No, ta czwórka, to... siostra czy... To siostra pójdzie tam, a tutaj gołąbek raczej starszy. No, pięknej budowy jest. I po czym to jest? Syn króla widzę. Syn króla, też to jest złoty medalista w D-klasie. I też Jaworski Michalak widzę. I plus też Jaworski Michalak, bo no, to gołębie są sprawdzone, Jaworski Michalak, także połączyłem je tutaj na swoje linie, bo, ale już gołąbki mamy roczne z tych połączeń i już bardzo fajnie się już jako roczniaki za mutki po prostu ładnie się spisują. Także tutaj... Tu mamy właśnie tego, też samczyk chyba. To też ma takie buralotki, 2, 4, 6, no, potężnie się pierzą, no bo wiadomo, że... Ten okres akurat teraz mamy. No to znaczy, że zdrowe. Tam trochę robimy zdjęcia, ale proszę być wyrozumiałym, bo takie gołębie, które się pierzą, to inaczej ciężko jest je doprowadzić nawet za pomocą tych korekt elektronicznych do jakiegoś takiego interesującego wyglądu. Tutaj mamy teraz jakiego? 2387. 7, tak. To są gołębie kupione na pipie. Znaczy nie, to są rodzice, to są kupione na pipie. Tak, rodzice kupione na pipie. Który kolega Wojciech tam je miał. Handerka. Tak. I to są po prostu z dwóch jego olimpijczyków, bo to jest z tego, tego Dakar i Cardi, nie? Tak. Jeden później jest po mamie jakoś ten, nie? To znowu jest z tego Eurodiamenta. Tak, i tu widzę, bo to jest tak, że to jest ojcem jest gołębia, tego jest syn tego Dakar i matka to jest Karin, a matką tego gołębia jest też od Wojtka Henderka gołąb z gołębi Brokampa i gołębi kogo? Rodziny Leidemann. Tak. Bo tu są rozbudowane, te rodowody będą całkowicie. Zobaczymy. Te rodowody oryginalne, które miał Wojciech wystawione, będą też tutaj dołączone. Bo tu trzeba zaznaczyć, że te gołąbki są kupione też z DNA, rodzice. Tak, tam na pipie zostało to badanie też wykonane. Tak, także... i teraz są gołąbki też będą z DNA, po prostu, tak. Nie? Także jeden z, będzie samczyk. To samczyk jest... będzie? No raczej samczyk. Raczej samczyk. Ten jest nakakany. 2387. 2387. 2, 4, 6 lotek ma do spierzenia. Też ładnej budowy. Cena jaka za niego? Wyjścióweczka jest tutaj 2000 też, 2000. Nie? No bo też to było... No, rodzice kosztowały, jak ktoś by pamiętał, bardzo drogo. No transport był droższy, jak ta cena obecna w tej chwili jest ten, bo... Akurat to są polskie gołębie, tylko sprowadzane z Belgii, to... tam były właśnie już to, odstawione. To wtedy jak ten, to transport wychodzi drożej, kurczę, jak te gołębie są, no nie? Ten jest akurat nie jego brat. Czyli mamy teraz blata, siostrzyczka. No, siostrzyczka, to jest 2386, czyli mniejszy numer jedno. Tak. Czyli takie same pochodzenie. To tak. Siostra będzie prawdopodobnie samiczka. No to będzie raczej samiczka po prostu, nie? Mhm. To będzie samiczka, też ma 2, 4, 6, no potężnie się pierzą, bo widać, że są całe obsypane gołąbki, nie? No ale ładna, jest mniejsza, ale ładnie ułożona wręcz, to też po prostu, nie? Dobrze, czyli te dwa gołębie mamy. I został nam z tego co patrzy chyba jeszcze jeden tylko, tak, do zaprezentowania. To jest gołąbek ze złotej pary. Ten 2388? Tak. 2388. To jest też raczej samiczka. Mniejsza samiczka ładnej budowy. No tutaj akurat cztery gołębie to sprzedałem też z DNA po prostu już w tym roku. Tam koledze, co tam wygrał już na WG z moim gołąbkiem. I złota para to jest po prostu, no, widzę z tego jeden, to jest samiec, to jest na obrączce olimpijskiej z 2011 roku, to jest właśnie ze złotej pary ten Vandenabele, co masz, a matką tego gołębia jest... No to jest taka samiczka też lotowana, co po prostu przez kupę lat, ja w tym roku dopiero pierwszy raz wycofałem z lotów
i jest samiczką z drapy Ronaldo po prostu, nie? I plus tam są gołębie też z 330, no nie? Mhm. No ale to po prostu ta samiczka z 12 roku to cały czas była po prostu tam w typowanych gołąbkach, nie? I seryjnej, no praktycznie nazywam to taką nową złotą parę, bo tak para już wydała mi kupę gołębi, mam już 252, 254, kupę nowych gołębi po prostu takich już zapowiadających się na wysokim poziomie po prostu, nie? I dużo na młode mają dyplomów, nie? Także tu rodzeństwo tego gołąbka jest... W 80, nawet 5% po prostu dziedziczą i ten. To jest taka moja nowa para po złoty parze, synie, ale już utworzona jako złota para 2, nie? Mhm. Dobrze. To też jest obsypany gołąbek. To jest ostatni z tych, co mamy z tych. Tak, tak, jeszcze, no to jest ten 7. 7 już. 7 ostatni. Tamte 10 kolejne, które mamy, to są gołębie takie normalne, żeby też każdy mógł nie tylko za takie wysokie sumy, ale też mógł. Ale też wywodzą się tutaj z Putmana się wywodzą, no nie te gołąbki. O tu widzimy, to jest i po synie Wunder von Brahman, tu Geringsy są, tu są. Od Handerka gołębie też Geringsa. Co tu są? Tu z Hirna. Hansa Hirna. Tego Hansa Hirna to chyba to jest ten, co ci przywoziliśmy? Nie, nie, to jest inny. Ale tutaj już bardzo ładnie jest. Tak, widzę też Hans Hirn. Tutaj jest, co tu jest? Tu jest piwowarczyka kolegi Adama. To jest bezpośrednio ten gołąbek 2213, to jest bezpośrednio po Asicy Adasia Piwowarczyka, 1030, no nie, to za nią dałem 10 tysięcy. To jest samica, która była, miała 11 konkursów jako roczna, ona była reprezentowała okręg, nie? To, i tu bardzo dobre dzieci też wychodzą. No tu masz syna, widzę, to jest Czampa. Wnuczek będzie. Aha, bo nie, ja, tu syn Czampa jest tak. Tam, czyli to jest ojciec, czyli tam wnuczek. Co tu jest jeszcze? Tu są jeszcze, oj, też Czampa linia i tutaj co? No to podobne takie pochodzenie. No i tu jest wnuczek też, ale z bardzo dobrym rodowodem i dobrze te gąbki z tej linii lecą. No, Zrambo 2, Wolfganga jakiegoś. No dobrze, to mamy te gołębie. To są dwa z tego właśnie gołąbka. To tyle. Później będziemy jeszcze do końca roku mieli więcej innych aukcji. Też będziemy się starali na bieżąco kolegom prezentować. Dziękujemy bardzo, a zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi.